Witam serdecznie. Dziś herbaciarka troszeczkę w innym wydaniu. Do tego celu użyłam takiego domku, który ma na dole wycięcie i od góry wkładamy torebeczki, saszetki z herbatką i możemy postawić sobie taki domeczek jako herbaciarkę, na przykład na półce w kuchni. Herbaciarkę z drewna sosnowego maluję farbą akrylową. Do tego celu dziś wybrałam farbę w kolorze beżowym, farba akrylowa firmy Pentair. Jak zazwyczaj tradycyjnie, większość swoich prac maluję używając pędzla gąbkowego. Jakoś mi się łatwiej z nim pracuje niż tradycyjny pędzel. Oczywiście w jakichś krawędziach, zakamarkach pędzel jest tradycyjny, niezbędny, ale przy większych troszkę powierzchniach, płaskich, jak najbardziej gąbkowy pędzel fajnie rozprowadza farbę. Tutaj postanowiłam, zaraz jeszcze zanim ta farba wyschnie, właściwie na mokrą farbę, od razu nanoszę takie, wymyśliłam sobie, że zrobię coś w rodzaju takich pęknięć, spękań, kresek takich właśnie jakby popękane, stare drewno. Taki chciałam efekt uzyskać, no może nie do końca mi to wyszło, co chciałam, ale coś tam wyszło. Więc znacznie ciemniejszą farbą, taka w tonacji brązowej, rysuję kreskę, następnie ją rozmazuję, można powiedzieć, najpierw pędzelkiem, później małą gąbeczką, rozcierając jakby tą kreseczkę. I tak na poszczególnych ściankach próbuję właśnie uzyskać ten efekt popękania. Tutaj oczywiście mam pomysł na dalsze ozdobienie, więc robię to jakby gdzieś tam na skraju tego przedmiotu, aby tutaj powierzchnię, środek sobie zostawiam, bo tutaj będę stosowała szablon. I tak na poszczególnych ściankach nanoszę tą brązową farbę i rozcieram troszkę, maczając pędzelek w wodzie. Rozmazuję, można powiedzieć, te kreseczki z tej brązowej farby. Najpierw rozmazuję taką rozcieńczoną, można powiedzieć, farbą z wodą, a później rozcieram gąbeczką. Robię to na poszczególnych ściankach. Jak widzicie, najpierw jedną ściankę maluję farbą i od razu staram się zaraz nanosić te moje brązowe kreski. A jeszcze zanim farba ta podstawowa zdąży mi całkowicie wyschnąć. Bo nie chciałam tutaj stosować jakichś takich tradycyjnych spękań, które tworzą nam jakby taką spękania, czy jedno, czy dwuskładnikowe, tworzą nam jakby taką siateczkę. A tutaj po prostu jakoś tak sobie wymyśliłam, że to mają być takie, powiedzmy, pojedyncze kreski, pęknięcia, robiące wrażenie jakby no starego trochę przedmiotu, który gdzieś tam się nam przyniszczył już troszkę. I tak na poszczególnych ściankach naniosłam te swoje niby spękania. A teraz w dalszym etapie tutaj jeszcze jakieś drobne korekty i postanowiłam wykorzystać tutaj szablon, teraz z nowej kolekcji firmy Stamperia, z wiosennej kolekcji, taki jakby murek, stary murek. Do tego celu wykorzystuję tutaj taką dosyć intensywną
farbę metaliczną w kolorze miedzi. Nanoszę, przyklejając dobrze szablon, nanoszę pędzlem gąbkowym właśnie ten efekt murku. I tak na poszczególnych ściankach tam takie niewielkie elementy. No, oczywiście przed każdym przyklejeniem spryskuję klejem tymczasowym, żeby dobrze nam się to trzymało. A na daszku postanowiłam wykorzystać taki szablon w kształcie jakby łusek troszkę, ale taki będzie imitował mi jakby dachóweczki. Chciałam, żeby one były takie bardziej wypukłe, dlatego na szablon najpierw nanoszę taką pastę strukturalną. Właściwie to jest taka pasta śniegowa, jednak nie ma ona grudek, tylko taka, powiedzmy, jakby taka troszeczkę takie piaseczek ma w sobie. Jest to pasta firmy Cadence i na to od razu, jak troszeczkę przeschnie, nanoszę tym samym co poprzednio szablon w farbę. A tutaj już kolejny etap ozdabiania mojego pudełka. Z kolei postanowiłam jeszcze tutaj wpleść gałązki takiego jakby bluszczu, a właściwie mają to być jakby gałązki winogron gdzieś tam przebijające się przez ten stary murek. Jakieś tam miałam wyobrażenie, ale nie do końca nie wiem, czy mi się udało zrealizować. W każdym razie odbijam z szablonu takie gałązeczki, coś przypominające listki winogron. I tutaj domalowuję sobie taki element, do którego będę przyczepiała moje ala winogrona. Kuleczki winogron robię takim pisaczkiem z pentaru. Właściwie jest to taki rodzaj perełek w sztyfcie. I tutaj koryguję jeszcze swoje jakieś tam wizje, starając się jakby wypełnić tą powierzchnię. Jakieś drobniutkie, małe spękania. Oczywiście nie zawsze nam to wszystko wychodzi, czasem się za bardzo coś rozmarzy, czasem za słabo, dlatego często tak coś tam korygujemy i jeszcze poprawiamy. Z reguły coś się tam planuje, a w tych pracach w trakcie wykonywania jeszcze robimy jakieś korekty, bo coś nie wyszło, albo już w międzyczasie zmiana planów, coś nam się inaczej podoba. Nie do końca jesteśmy zadowoleni z uzyskanego efektu. Jak to właśnie we wszystkich pracach takich ręcznych. I teraz całą herbaciarkę wykańczamy i właściwie odstawiamy. Później jeszcze pozostaje polakierować. Tutaj jeszcze u góry postanowiłam jakieś takie mniejsze gałązeczki a la winogron odbić. Już robię tą stemplem, który też pokolorowałam tą farbą zieloną, jak wcześniej gałązki winogron, i odbijam jeszcze gdzieś tam u góry takie drobniejsze. I daszek zakładamy i właściwie nasza herbaciarka nabiera ostatecznego wyglądu. Jeszcze jakieś gałązeczki, grona winogron i pozostało nam jeszcze ewentualnie polakierować raz. I tak oto z surowego pudełeczka, domeczku powstała herbaciarka
z motywem winogron. Wszystkie produkty użyte w tym filmie dostępne są na naszej stronie www.drewlandia.com.pl. Zapraszamy do oglądania kolejnych naszych filmów. Prosimy o łapki w górę. Dziękujemy za uwagę.